Mam tutaj wyjątkowe wydanie nut ze sobą. No w radiu niestety ich nie widać, ale widać je w transmisji. Są to nuty, które otrzymałam od jednego z moich mistrzów, świętej pamięci Paula Badury Skody, po kursach, na których byłam u niego. On wtedy obiecał mi, że wyśle mi nuty do tej sonaty. I ja tak z przymrużeniem oka do tego podeszłam, nie mogłam uwierzyć w to, że mistrz jest w stanie wysłać do mnie nuty. I zapomniałam o sprawie. Podałam mistrzowi adres i zapomniałam o sprawie. I 2 miesiące później dzwoni moja mama, która mówi: Dominiko, przyszła poczta do ciebie z Austrii. I czy ja to mam otworzyć? No tak, mamo, no otwórz, ja nie mam pojęcia, co to w ogóle może być. I w tym momencie mama otworzyła tę kopertę i okazało się, że są to nuty od Paula Badury Skody. Nuty z dedykacją dla mnie, a co więcej, są to nuty, które on sam edytował. A na dodatek są to nuty, z których on sam tej sonaty się uczył. I jest to dla mnie o tyle wyjątkowe, że są to po prostu uwagi, które on pisał sam sobie, tak jak ja piszę tu w moich nutach, sama sobie uwagi, że nie przyspieszaj, zmień artykulację, że uważaj w tym miejscu, bo jest jakiś fragment interesujący. To właśnie takie uwagi są w tych nutach. Jest tu jego opalcowanie, są tu jego notatki ołówkiem robione. Są tutaj propozycje tempa, w jakim grać. No jest mi to utwór bardzo drogi. Szczególnie, że mistrza już nie ma z nami, nie ma go pośród nas. I właśnie jego z myślą o Paulu Badurze Skodzie postanowiłam, że dzisiaj ta sonata bardzo interesująca, z przepiękną, powolną drugą częścią będzie właśnie w repertuarze. Zapraszam.